Hej, hej, cześć, cześć. Zadanko od Garrosa mamy za sobą. Czas najwyższy, by przyjąć zlecenie Adelarda. Podobno masz jakieś zlecenie. Owszem, i będzie ono w sam raz dla takiego świeżaczka. Gildii przydałby się przyczółek przy drodze na farmie Bermara. Wiesz, tropiciele mieliby bazę wypadową do polowań, najemnicy miejsce do odpoczynku po zleceniach w tamtej okolicy. Jest jedno miejsce, które idealnie by się do tego nadawało. Obóz myśliwego Darte. Niestety, facet od dłuższego czasu odmawia moim ofertom współpracy z Araxos. Idź do niego i go przekonaj, że warto do nas dołączyć, a udostępnienie nam tego miejsca będzie świetnym posunięciem z jego strony. Musi dołączać? Nie może tylko udostępnić obozu? Nie musi, ale jeśli dołączy, to będę mógł tam wysłać mniej ludzi. Mniej ludzi tam, to więcej ludzi w mieście, a tutaj kręcimy największe zyski. Nie próbowaliście się go jakoś pozbyć? Ostrożnie, chłopcze. To grząski grunt. Jeśli z jakiegoś powodu przestałby mieszkać w swoim obozie, to moglibyśmy go przejąć za darmo. Ale tak jak powiedziałem, to grząski grunt. Więc uważaj. Proponować mu zapłatę za udostępnienie obozu? Tak, ale nie rzucaj konkretnymi kwotami. Zostaw to odpowiednim ludziom. Powiedz mu tylko, że transakcja będzie dla niego opłacalna. Tyle informacji powinno ci wystarczyć. Teraz do roboty. Okej, przyczółek potrzebny od zaraz to misja Adelarda. No i w tym momencie będziemy musieli tutaj wyjść sobie tą bramą. No i przy okazji przejdziemy przez obóz, przejdziemy do obozu Dartego, z którym mieliśmy już przyjemność porozmawiać, jak szliśmy w stronę ustroni żeglarza. Okej, okay. A co tu dużo mówić? Lecimy z tematem. Akurat jeśli chodzi o to zadanie, to jest ono nieco cięższe niż w przypadku zadania otrzymanego przez Garrosa. Trzeba tam troszeczkę pokombinować, znaczy no wiadomo, najłatwiej byłoby się go pozbyć. Ale jest tam mały patent, który spowoduje, że rozwiążemy to zadanie właśnie najlepiej jak się da. Znaczy tak mi się wydaje. Czy takie będą fakty, to się też okaże. O, niebieski bez. A ten tu dalej siedzi? O, możemy tu w sumie stówę podarować. Pięknie. Ło, ale zaświeciło słoneczko. No dobra, i obóz naszego kolegi jest właśnie tutaj. Chodźmy z nim porozmawiać. Najpierw sobie zapiszmy. Hej, ty! Przyszedłem w imieniu Gildii Kupieckiej. W takim razie żegnam. Ej, ty. Dlaczego nie chcesz współpracy? Bo nie. I możesz już sobie odejść. Nie zmienisz mojego zdania. Lepsi od ciebie próbowali. A wytłumaczyłeś im, dlaczego nie chcesz umów z Araxos? Jeśli nam powiesz, w czym problem, chętnie temu zaradzimy. I obie strony skorzystają. Nie ma nic do tłumaczenia, marny najemniczyno. Ty i twoi nierozgarnięci kumple moglibyście to w końcu zrozumieć. Jeszcze czegoś chcesz? Bo jeśli przyszedłeś tylko w tej sprawie, to możesz już sobie iść. Mhm. No i tu jest temat tego... Tu jest taki temat, że trzeba po prostu... właśnie tutaj pogrzebać. Zabierzemy mu wszystko. No i tutaj w kuferku będzie pewien list. Dokładnie, list od ojca. Od tego listu się wszystkiego dowiemy. Synu. Czuję w kościach, że nie zostało mi już dużo czasu na tym świecie.
Z tego powodu przypominam ci, że założyłem depozyt u Volkera. Gdy mnie już nie będzie, udaj się do niego i zrób z tymi pieniędzmi co zechcesz. Wiem, że Volker jest młody, ale naprawdę ma łeb na karku. Pomnij moje słowa, ten młodzieniec jeszcze sobie wyrobi pozycję na Archolos. Złota nie jest dużo, dobrze wiesz z jakiego powodu. Wiąże się z nim moja ostatnia rada dla ciebie. Nie pracuj dla tych złodziei z Araxos. Kiedy będą próbowali cię zwerbować, odmawiaj im. Ja nie mu odmówiłem i skończyło się to tym, że kiedy nie chciałem wykonać poleceń, to straszono mnie jakimiś osiłkami. A gdy sam miałem problem, to oczywiście odwracali się plecami i musiałem radzić sobie sam. Nie życzę ci podobnego losu. Twój kochający ojciec. PS. Glenwyr to piękna wyspa, pozbawiona jakichkolwiek najemników. Właśnie na takiej chciałem zakończyć żywot. Zapiszmy to. Hej, ty. A, okej, nie mamy tutaj za bardzo możliwości, żeby porozmawiać z nim na temat tego listu. Musimy z tym listem wrócić do Adelarda, dokładnie. Adelard nam tutaj zaradzi w tym temacie. Dobra, już prawie jesteśmy w mieście. Ogółem w Gothiku zawsze przewalone było to takie bieganie z jednej strony na drugą. Czasochłonne strasznie. Dobrze, że akurat po tej stronie mamy gildię kupiecką, bo jakbyśmy mieli jeszcze do dzielnicy portowej gdzieś tam dymać na sam dół, to byłaby masakra. No i jesteśmy, Adelard jest tutaj przecież. Już wiem, czemu Darte nie chce współpracować. Dlaczego? Cholera, to komplikuje sprawę. Czynniki osobiste trudno jest przezwyciężyć. Musimy się dokładnie zastanowić. Zaraz. Nie ma żadnych najemników na Glenwyr? Przecież od dawna mamy tam placówkę. Ten list musi mieć ładnych parę lat. Gildia naprawdę tak działała? Cóż, niestety tak. Przez lata pieczę nad Araxos sprawowali chciwi kupcy niejliczący się ze swoimi ludźmi, rozumiejący tylko cyferki i stosy złota w osobistych skarbcach. Na szczęście te czasy są dawno za nami. Teraz nawet Rada traktuje podwładnych z godnością. Co jeśli Darte zauważy kradzież? Czyli ukradłeś mu ten list? Pięknie. Cóż, miejmy nadzieję, że nie zauważy. Chociaż skoro chcemy wykorzystać te informacje, to i tak się zorientuje. Trudno. Jakoś sobie poradzisz. Wierzę w ciebie. Dobra, coś mi przyszło do głowy. Nie ma sensu bić się z cieniostworem pięściami. Osobistych pobudek nie przeskoczymy. Zaproponuj mu, że zapłacimy za wynajem jego obozu i pozwolenie na obecność naszych ludzi w tym miejscu. Niczego więcej nie chcemy. Nie musi dla nas pracować, tylko nas tolerować. Daj mu to. Pismo ma zawsze większą moc niż słowa. Rozumiem. Przekażę. No i jak widać, Adelard tutaj stworzył sobie dokument, którym przekonamy Darte. Znaczy, powinniśmy przekonać, może tak. Ale czy tak też będzie, się okaże. Znaczy, w zasadzie odpowiednio dyplomatyczne nastawienie do sytuacji na pewno spowoduje, że kolega będzie chciał współpracować. No, a co nie zmienia faktu, że musimy jeszcze raz powiedz tam, stamtąd jeszcze raz musimy wrócić do miasta i tak dalej.
No ale za coś mamy płacone, nie? Jak to się mówi, bez pracy nie ma kołaczy. Jakoś na życie trzeba zarabiać. Najbardziej to mnie ten kupiec tu rozwala. Siedzi sobie tu, chociaż miał koło dostarczone i rozmyśla przed, nie wiem, nazwijmy to kapliczką Innosa. W ogóle co to za bóg Innos, nie? Który tak jakby wymaga ofiary w złocie. Nie ma go tutaj. No tak, zapiszmy to, bo on tam walczy z dzikami i musimy go uratować. Lepiej było tu nie przychodzić. Dobra, ziomuś, potem. O, nie, 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 tak tego nie robimy. Nie może być tak, że on umrze, bo to spierdzieli nam całe zadanko, a tego nie chcemy. Ja to też trochę w złym momencie zapisałem. Lepiej było tu nie przychodzić. Dobra, gościu. O, powiem wam szczerze, zaczyna się robić ciekawie. No cóż, musimy to jakoś ogarnąć tutaj. No dawaj, 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 bezimienny. W sensie Marvin, Jezus, bezimienny. Cholera, niewiele brakowało. Całe szczęście, że byłeś w pobliżu. Bo jakbym padł, to mógłbym tu nie wiadomo ile leżeć. To prawda. Może w takim razie porozmawiamy jeszcze raz o pewnej sprawie. Ech, uparci jesteście. Nie mam niczego nowego do powiedzenia w tej sprawie. Ale my mamy. Przede wszystkim w imieniu całej gildii chcę powiedzieć, że jest nam przykro z powodu tego, co spotkało twojego ojca. Co? Grzebałeś w moich rzeczach? Złodzieju! Nie jestem złodziejem. Proszę. No tak. Tylko pożyczyłeś, prawda? Upadliście jeszcze niżej niż myślałem. Dlaczego niby w takiej sytuacji miałbym zmienić zdanie? Nie musisz pracować dla gildii. Wystarczy wynajem. Słucham? Gildia nie będzie ci zlecała żadnych robót. Zamiast tego otrzymasz zapłatę za tolerowanie obecności najemników w swoim obozie. Proszę, to potwierdzenie na piśmie. Na papierze wygląda to dobrze. Ale skąd mam wiedzieć, że twoi koledzy tak samo jak ty nie będą grzebać w moich rzeczach? Przy podpisywaniu umowy można dopisać punkt, że za każdą skradzioną rzecz dostaniesz od gildii wielokrotność jej wartości w złocie. Z tym warunkiem mogę przystać na taką umowę. Powiedz to swojemu szefowi. Oczywiście. Cieszę się, że doszliśmy do porozumienia. Tak generalnie to w sumie to, że Darte sobie, nazwijmy to, nie radził z tymi dzikami i tak dalej, to jest trochę moja wina, bo przecież ja go pozbawiłem broni, łuku i tak dalej. No cóż. Nie miał się chłopak czym bronić, po prostu. Dobra. Coś tu zebraliśmy. Odpoczniemy sobie w jego łóżku, bo się ciemno robi, a my jesteśmy słabi i prawie pokonani. Dobra. Boże, co to za poranek, taki brzydki, nieładny, że deszcz leje i tak dalej. Niedobrze, niedobrze. Co jest? A, on sobie ćwiczy teraz z lagą.
Dobra, wracamy do Adelarda z pozytywnymi oczywiście wieściami. Otrzymamy kolejną nagrodę, otrzymamy cenne doświadczenie, ale jeszcze awansu akurat z tego nie wyrwiemy. Kolejny odcinek to, cóż, przypuszczam, że będzie już temat dotyczący niczego innego jak niezdrowej konkurencji. Nieuczciwej konkurencji. No i co za tym idzie, będziemy mieli szansę wytropić przemytników. Może przy okazji znajdziemy tych, którzy odpowiadają za naszego brata. A nawet jeśli nie, to może pozyskamy jakieś fajne, cenne dla nas informacje. Czy tak będzie? Się okaże. Dobra, Adelard zdaje raport. Darte udostępni gildii swój obóz. Postawił tylko jeden warunek. W umowie musi być zapisane ubezpieczenie na wypadek kradzieży dokonanej przez najemników. Nie ma problemu. Jak chłopakom się powie, że mają niczego nie dotykać, to nie będą. A Darte będzie miał święty spokój. Dobrze się spisałeś. Masz, zasłużyłeś. 100 sztuk tylko, no bez jaj. Mógłbyś mnie wyszkolić? Żebyś mógł zacząć ze mną trening, musiałbyś na... A, no tak. Musimy należeć do oddziałów przecież. Okej. Spróbuję sobie podejść tutaj do Lorenzo, bo być może doszły go słuchy o naszych jakichś takich, wiecie, poczynaniach, pierwszych wykonanych zadaniach i tak dalej. I być może będzie miał jakiś, nie wiem, lepszy pancerz dla nas, czy coś. Hej, ty. Jak sytuacja? Pomimo ograniczeń handlu... Dalej jest to samo. Ewentualnie możemy zobaczyć jeszcze u tego zbrojmistrza, czy się coś tam nowszego nie pojawiło, ale też raczej w to wątpię. Nie, też ma to co miał. Pohandlujmy, też ma to co miał, więc za bardzo tutaj nie skorzystamy z tego. No dobra, mówi się trudno. W takim razie, na chwilę obecną zakończymy sobie ten odcinek, a w kolejnym wyruszymy sobie wraz z Karamonem szukać nieuczciwej konkurencji. Dziękuję bardzo za uwagę i do zobaczenia w kolejnej części.